Cześć, witajcie. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami o tym, jak nasze lekcje języka polskiego jako obcego można byłoby urozmaicić poprzez wykorzystanie słuchowiska radiowego. Ale nie jakiegoś tam słuchowiska radiowego, czy słuchowiska radiowego w ogóle. Ja chciałabym porozmawiać z Wami dzisiaj o konkretnym materiale, czyli o słuchowisku jednej z najpopularniejszych polskich stacji, czyli Radia Z, a konkretnie o. Tytule Niech to usłyszą! Niech to usłyszą, jest kryminalną opowieścią w odcinkach. A w związku z tym, że kryminały od jakiegoś czasu wydają mi się jednym z lepszych materiałów na zajęcia z języka obcego, no to ten aspekt kryminalny jest tutaj dla mnie niezwykle istotny. Kryminał ma to do siebie, że przyciąga nas. Kryminał nie pozwala od siebie odejść. Kryminał chce być dalej słuchany, chce być dalej oglądany, chce być dalej czytany no, bo to wiecie, jak z dobrym serialem. A tu, właśnie, jeszcze dodatkowo oprócz tego, że kryminał, to z serialem mamy do czynienia: no, chcemy wiedzieć, jak to się skończy. Chcemy wiedzieć, kto zabił, chcemy wiedzieć, kto jest winny zbrodni, chcemy rozwiązać zagadkę razem z bohaterami. I właśnie w opowieści, niech to usłyszą, będziemy mieli taką możliwość. Słuchacz tej audycji radiowej jest postawiony w takiej samej sytuacji jak bohaterowie. Dowiaduje się o różnych rzeczach. Razem z bohaterami słuchowiska, razem z nimi prowadzi śledztwo. Oczywiście, jasne, że są takie momenty, w których jesteśmy trochę uprzywilejowani, no i żeby składać to wszystko w swojej głowie, żeby składać te wszystkie fakty do kupy, no to musimy dostać kilka dodatkowych informacji, których pozostali bohaterowie nie mają. Ale, mimo wszystko, wierzcie mi na 100%, i wy, i wasi studenci, uczniowie, poczujecie się jak detektywi. To słuchowisko radiowe, no właśnie, poza tym aspektem kryminalnym, który jest dla mnie niezwykle istotny, niesie ze sobą też aspekt kulturowy, który bardzo ciekawie można ograć, wykorzystać podczas lekcji języka polskiego jako obcego. Przede wszystkim cała intryga, obudowana jest, no może nie cała, przesadziłam, ale duża część tej intrygi, obudowana jest wokół piosenki, wokół konkretnej piosenki pochodzącej z polskiej popkultury, a dokładnie jest to piosenka Zegar, śpiewana przez Edytę Bartosiewicz. Dziś pewnie nie wszyscy już uznalibyśmy Edytę Bartosiewicz za postać jakąś bardzo popularną we współczesnych czasach, to pewnie wszystko będzie zależało od tego, ile mamy lat. Natomiast nie ma wątpliwości, że jest to piosenkarka bardzo ważna, dla polskiej popkultury i nawet jeśli współczesna młodzież być może nie słucha jej nałogowo, słucha nieco innej muzyki, słucha nieco innych wokalistów, to z całą pewnością są w kulturze polskiej piosenki Edyty Bartosiewicz, które pozostały w niej i miejmy nadzieję, a przynajmniej ja tak prorokuję, jednak pozostaną w niej jeszcze przez długi, długi czas. Taką piosenką jest właśnie piosenka zegar, która została wykorzystana w słuchowisku Niech to usłyszą. Drugim kulturowym aspektem, któremu możemy się przyjrzeć, który możemy wykorzystać przy okazji używania, niech to usłyszą, przy okazji używania tej audycji, jest z całą pewnością samo radio Z. Radio Z, jak już wcześniej powiedziałam, jest jedną z najpopularniejszych polskich stacji radiowych. Stacja powstała w 1990 roku i myślę, że spokojnie możemy ją uznać za drugą największą stację radiową w Polsce zaraz po radio RM. Zetka, bo tak popularnie ją Polacy nazywają, więc to też dobra okazja, żeby pokazać właśnie, że nie zawsze posługujemy się tą pełną nazwą i jeżeli ktoś powie do naszych uczniów czy studentów, posłuchaj sobie tego na Z, to właśnie ma na myśli stację Radio Z, Zet. więc Z to chyba moja taka stacja, której słucham, jeśli już mam czegoś słuchać, zdecydowanie częściej wybieram ją ponad właśnie RMF, a odkąd jest słuchowisko, niech to usłyszą. No to właściwie słucham tylko Radia Z. Słuchowisko niech to usłyszą, rozgrywa się w radiu Z. Nie tylko jest stworzone przez te stację, nie tylko jest nadawane w tej stacji, ale też akcja tego serialu kryminalnego odbywa się właśnie między innymi na terenie radia Z, więc słuchowisko daje nam super możliwość o tym, żeby. Super możliwość do tego, żeby porozmawiać o historii radia w ogóle, o historii radia w Polsce, właśnie o najpopularniejszych polskich stacjach radiowych, publicznych czy też komercyjnych. Daje nam też możliwość do porozmawiania o tym, jak dziś funkcjonuje radio, jakie miejsce zajmuje w naszym życiu. Myślę, że większość z Was odpowiedziałaby mi, że słucha radia pewnie przede wszystkim w samochodzie. Ja niewiele znam osób, które słucha. Mają jeszcze radia w domu, choć wiemy oczywiście, że takie osoby istnieją. Natomiast, właśnie to daje nam fajny pretekst, żeby porozmawiać na zajęciach o tym, jakie miejsce radio, muzyka, wiadomości, słuchowiska radiowe zajmują właśnie w życiu naszych uczniów czy studentów. Kolejnym aspektem kulturowym, który możemy wprowadzić dzięki wykorzystaniu tej audycji, tego słuchowiska, to oczywiście aktorzy, którzy się w tym słuchowisku pojawiają. No i tutaj chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że właśnie dlatego to jest kolejny bardzo ważny i bardzo pozytywny aspekt tego słuchowiska. Z Między innymi dlatego zwracam dziś na nie Waszą uwagę. Otóż w słuchowisku Niech to usłyszą pojawia się bardzo wielu bardzo znanych polskich aktorów. Głosy, które usłyszycie należą do aktorów reprezentujących różne pokolenia. Usłyszycie Jarosława Boberka, Bartosza Gelnera, Ewelinę Pacynę, Karolinę Gorczycę, Mateusza Damienckiego, Andrzeja Grabowskiego czy Krystiana Pestę. Towarzyszył też będzie wam na pewno głos narratora. Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Dźwiek. Niech to usłyszą. Narratorem tej opowieści i jednocześnie jej reżyserem jest znany pewnie części z was z ról aktorskich Krzysztof Czeczot. Pojawia się tam znana polska młoda piosenkarka Margaret, i pojawia się jeden z najważniejszych polskich celebrytów, jedna z najważniejszych. Postaci polskiej sceny kulinarnej i telewizyjnej, czy też już w dzisiejszych czasach nie telewizyjnej, ale YouTube'owej, czyli kucharz Robert Makłowicz. Kucharz, historyk, postać telewizyjna Robert Makłowicz. Te wszystkie nazwiska, które wymieniłam, dają nam możliwość pokazania tych aktorów i tych postaci ze świata kultury, dają nam możliwość porozmawiania o nich, przyjrzenia się właśnie tym osobom. Które są w Polsce popularne. No i na dodatek, przez to, że jest to radio, przez to, że są to aktorzy i przez to, że w radiu najważniejszy jest dźwięk, to słuchowisko ma pewną przewagę nad większością polskich filmów, które będziecie próbowali obejrzeć. Przyznaję to z bólem: wszystko w nim słychać. Ani wy, ani wasi uczniowie, ani wasi studenci nie będziecie musieli zastanawiać się nad tym, co on przed chwilą powiedział. Wszyscy mówią pięknie, wyraźnie, mają piękną dykcję, bardzo dobrze są nagłośnieni, bardzo dobrze ich słychać. Jasne, że jest to specyfika, właśnie takich, że jest to specyfika takich gatunków radiowych, ale z tego też względu, ze względu na to, że można posłuchać bardzo ładnej wymowy. Bardzo ładnego języka polskiego, z tego względu też polecam właśnie Wam to słuchowisko. No i ostatnim aspektem, choć może nie ostatnim, ale ostatnim takim, o którym chciałabym wspomnieć, który przyszedł mi do głowy, są z całą pewnością postacie twórców tego słuchowiska. Scenariusz słuchowiska napisali Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek, czyli dwóch bardzo popularnych polskich pisarzy kryminalnych. Pokazanie tych postaci, pokazanie, że to właśnie oni napisali ten serial radiowy, daje nam możliwość no właśnie, zaprezentowania ich studentom, a jednocześnie być może, o czym zaraz sobie powiemy, sięgnięcia także po ich książki lub namówienia przynajmniej naszych uczniów i studentów, żeby samodzielnie sięgnęli po ich książki, czy też może po adaptację, po ekranizację, tego, co Chmielarz i Ćwiek napisali. Jeśli ja miałabym Wam coś polecić, ale to nie zaskoczy nikogo, kto mnie zna, to najbardziej na świecie polecam Wam serial na podstawie książki Wojciecha Chmielarza, który nazywa się Żmijowisko. Jeśli nie widzieliście, to obejrzyjcie. Być może przeczytajcie. Może, może, jeśli wolicie czytać niż oglądać to, przeczytanie będzie tu, będzie tu lepszym rozwiązaniem. Na pewno się nie zawiedziecie, na pewno będziecie zaskoczeni zakończeniem. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. No i właśnie da Wam, czy też osobom, które namówicie do przeczytania obejrzenia żmijowiska, możliwość poznania właśnie kolejnego tekstu kultury, tym razem napisanego już samodzielnie przez Wojciecha Chmielarza. Powiedziałam o tych aspektach kulturowych, a teraz chciałabym się zastanowić, co tak językowo można z tym słuchowiskiem, z serialem Niech to usłyszą zrobić. Chciałabym przedstawić Wam taką kompleksową propozycję, która zakłada możliwość przećwiczenia, czy włączenia w działania związane z Niech to usłyszą wszystkich sprawności językowych, wszystkich. Podstawowych, czyli podstawowych czterech sprawności językowych. Ja do nich dołożę jeszcze dwie, czyli gramatykę i leksykę. Wiem, że w przypadku języka polskiego to gramatyka jest tą piątą sprawnością, ale ja chciałabym, żeby było sześć, i żeby szóstą było także słownictwo, żeby była także leksyka. No więc zastanówmy się, co my z tym słuchowiskiem kryminalnym możemy na naszych lekcjach zrobić. Pierwszą taką bardzo ważną informacją, i bardzo ważną wartością dla nas jako nauczycieli, jest to, że odcinki. Serialu, niech to usłyszą, są krótkie. Odcinki mają około 15 minut, co daje im znowu przewagę nad odcinkami seriali czy nad filmami, na które musielibyśmy poświęcić zdecydowanie więcej czasu, musielibyśmy mieć tego czasu zdecydowanie więcej. 15-minutowy odcinek nie zabiera nam całej lekcji, zabiera nam tylko fragmencik lekcji. Może to być tak, że ten serial stanie się dla Was Niekoniecznie elementem lekcji, tylko takim wprowadzeniem, taką rozgrzewką zajęciową. Ja pamiętam, że kiedyś stosowali coś takiego moi nauczyciele języka angielskiego: to znaczy, na każdym spotkaniu, na każdej lekcji oglądaliśmy mały, krótki odcinek serialu tego samego. Lekcja niekoniecznie była potem z tym odcinkiem związana, niekoniecznie była obudowana wokół tego odcinka, ale dla nas uczniów miało to stanowić takie wprowadzenie do języka, wpuszczenie do języka, taką rozgrzewkę. 15 minut to nie jest długo, 15 minut to naprawdę nie jest taki fragment lekcji, którego nie moglibyśmy na taką rozgrzewkę językową poświęcić, na takie właśnie osłuchanie się z językiem polskim, na takie wtopienie się w język polski. Można więc wykorzystać ten, ten serial w taki sposób, natomiast można też właśnie wykorzystać go jako element lekcji, jako coś, wokół czego będziemy budowali, Powiedzmy scenariusze kolejnych zajęć. Zastanówmy się pod kolei, jak powiedzieliśmy, nad tymi sprawnościami. Pierwszą oczywistą sprawnością w tym przypadku będzie słuchanie. No i oczywiście to słuchanie będziemy ćwiczyli niezależnie od tego, którą formę zastosujemy, czy tą, o której powiedziałam na początku. Będziemy sobie słuchać na początku lekcji jako rozgrzewkę, czy będziemy wykorzystywać to, czego słuchamy. Możemy przygotować dla naszych studentów karty pracy do poszczególnych odcinków, ale możemy też Kazać im wynotowywać konkretne informacje z odcinków, możemy kazać im prowadzić zeszyt, tak? W którym będą zapisywali, co wydarzyło się w kolejnych odcinkach, bądź będą uzupełniali informacje o bohaterach. Bo to słuchowisko tak naprawdę niczym nie różni się od takiego serialu, który znamy. Ja cały czas powołuję się na serial, bo myślę, że jednak, e, szczególnie w przypadku ludzi młodych, no, bardziej będziemy obeznani z konstrukcją serialu telewizyjnego. Czy... No właśnie, dziś. Nie tylko telewizyjnego, ale także streamingowego, niż ze słuchowiskiem radiowym. Natomiast generalnie dlatego te porównania tutaj wprowadzam, ale jasne jestem świadoma tego, że Wy wiecie doskonale o co mi chodzi. W audycji niech to usłyszą, jak to w porządnym serialu bywa, a na dodatek, w związku z tym, że jest napisany przez bardzo dobrych pisarzy, to tutaj jest to bardzo dobrze poprowadzone. Wciąż dowiadujemy się czegoś nowego o bohaterach. Wciąż y, poznajemy ich kolejne motywacje, poznajemy jakieś fakty z ich przeszłości, więc można pokusić się tutaj o założenie takiego notesu, w który podzielimy sobie na bohaterów, no i nasi uczniowie, studenci będą wypisywali kolejne informacje, kolejną wiedzę, tak? Będą tam zapisywali, którą zdobyli o danym bohaterze. Możemy też właśnie kazać oprócz charakterystyk postaci tworzyć notować, wynotowywać opisy miejsc, tak? Niech będą takie pytania przewodnie dla słuchania wszystkich odcinków, nie tylko dla tego konkretnego odcinka. Właśnie dodajmy je do tego notesu. Niech będzie pytanie: Jak wygląda Radio Z? Ono jest w kolejnych odcinkach w różnych momentach opisywane, jak wyglądają jego korytarze, jak wyglądają poszczególne pokoje, jak wyglądają pokoje nagrań, jak wygląda pokój redaktora naczelnego itd. itd. To wszystko się tam pojawia, więc możemy właśnie tutaj bawić się w wynotowywanie takich charakterystyk, postaci i miejsc, a wiecie, znowu tutaj muszę powiedzieć. Że słuchowisko będzie miało ogromną przewagę nad serialem telewizyjnym, bo to, co normalnie zostałoby nam pokazane na ekranie, tu musi zostać nam opowiedziane słowami. Więc wszystko opisywane jest barwnie. Ciekawie, tak, żebyśmy byli w stanie sobie to wyobrazić, a zatem jednocześnie tu od razu możemy połączyć te kompetencje słuchania z kompetencją mówienia. Uczymy się mówić ładnie, uczymy się ładnie i ciekawie opisywać różne rzeczy. Pamiętacie na pewno z poprzednich odcinków, że ja ciągle o tych synonimach, 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 no właśnie, tu to słuchowisko nauczy nas tego z całą pewnością. Jak opisywać różne rzeczy w taki sposób, żeby słuchacz miał wrażenie, że widzi je przed oczami, eee, żeby opisywać ludzi, ich wygląd, ich emocje w taki sposób. Te kilka sekund było darem od losu na zebranie myśli i odzyskanie zimnej krwi, ale nie może trwać wiecznie. Cisza jest najgorszą rzeczą, która może zdarzyć się w radiu. Krzząka, czując, że gardło ma suche jak pieprz mimowolnie chwyta się blatu stołu jakby bał się że jakiś nagły podmuch wiatru rzuci nim o ścianę a potem zbliża twarz do siatki osłaniającej radiowy mikrofon mając nadzieję że jego głos będzie brzmiał chłodno profesjonalnie i stanowczo ja mam wrażenie że to widzę więc Właśnie z jednej strony to wynotowywanie, które będzie prowadziło też od razu właśnie do nauki nowej leksyki, do poznawania nowej leksyki, ale z drugiej strony mamy tu mówienie taki sposób opowiadania, taki sposób opisywania, który przyda nam się nie tylko w takim normalnym, codziennym życiu, ale przyda się też na egzaminie certyfikatowym, dlatego że to właśnie na egzaminie certyfikatowym mamy to nieszczęsne czy też szczęsne zadanie opisz obrazek i im. Lepiej, im szczegółowiej, im ciekawiej pod względem leksykalnym będziemy potrafili ten obrazek opisać, tym lepiej dla nas, tym lepsze będą nasze procenty, tym lepsza będzie nasza ocena. A właśnie ciekawe, dobre opisanie obrazka. Nie polega na szybkim opowiedzeniu, co na nim widzimy. Im więcej szczegółów jesteśmy w stanie wychwycić, im więcej no właśnie emocji, kolorów, faktur i takich rzeczy, których, na które normalnie nie zwracamy uwagi, jeśli je widzimy i, i nie opowiadamy o nich, bo przecież one są przed naszymi oczami, tym lepiej dla nas. I tym ciekawszy ten opis będzie. Więc tego z całą pewnością nauczy Was, studentów, uczniów, czy też Waszych studentów, uczniów, jeśli jesteście nauczycielami i mnie słuchacie, właśnie słuchowisko niech to usłyszą. Kolejną sprawnością byłoby pisanie, i tu oprócz właśnie notatek, tak, o których mówiliśmy wcześniej, no, potrzebowalibyśmy jakichś takich dłuższych tekstów, potrzebowalibyśmy dłuższych form. No i tutaj oczywiście można no, zastosować przeróżne ćwiczenia. Można pisać listy do bohaterów, można pisać listy do autorów, proponując dalsze losy. Bohaterów. Można y, zastosować taką technikę, w której nie słuchamy wspólnie wszystkich odcinków. Jeśli zdecydujemy się wykorzystać y, to podczas zajęć, nie słuchamy na przykład razem wszystkich odcinków, tylko wspólnie słuchamy co drugiego. A co drugi uczniowie, studenci mają przesłuchać w domu i zrobić z niego notatki, zanotować, co się w tym odcinku wydarzyło. Później na początku kolejnych zajęć możemy sobie to. Szybko przeczytać możemy sprawdzić, czy wszyscy poprawnie zanotowali informacje. No i możemy właśnie słuchać kolejnego odcinka. Tutaj taka forma pisania też jak najbardziej wchodziłaby w rachubę. No i zresztą możemy, słuchajcie, pisać listy, jak powiedziałam, zaproszenia, ogłoszenia. Wszystko tutaj wchodzi w rachubę, wszystko tutaj jak najbardziej zagra. Natomiast, skoro już mówiłam o tym streszczaniu odcinków, to chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jeden taki pozytywny bardzo aspekt słuchowiska. Niech to usłyszą. To znaczy, w związku z tym, że te odcinki są krótkie, i w związku z tym, że one właśnie są takie bardzo bogate pod względem leksykalnym, pod względem opisowym, to znaczy dużo się tam mówi. Ale mu się ładnie, wyraźnie, nie bardzo szybko, i autorzy starali się, aby to wszystko było takie bardzo wizualne, bardzo plastyczne, to w każdym odcinku nie dzieje się zbyt dużo. I to jest dla nas wielki plus, dlatego że w każdym odcinku dzieją się dwa, maksymalnie trzy jakieś istotne wydarzenia. Nie w każdym odcinku pojawiają się wszyscy bohaterowie. Więc y, naprawdę jakby prowadzenie fabuły jest tu na tyle spokojne, że możemy spróbować słuchać te, tej audycji już na troszeczkę takich niższych poziomach zaawansowania. No nie, nie będę was okłamywać, że posłuchacie tego na poziomie A1. Raczej nie, natomiast niekoniecznie studenci muszą być na wysokim B2, żeby po to słuchowisko sięgnąć. Wierzcie mi, na niższym poziomie też sobie z nim poradzą, bo właśnie to nie jest przeładowane akcją. A jeśli do tego zrobicie tak, jak mówiłam, że będziecie prowadzić jakiś taki właśnie dziennik-notatnik, w którym będziecie sobie notowali, co się po kolei dzieje z poszczególnymi bohaterami, jakie są ich poszczególne kroki i tak to będziecie mogli właśnie w miarę łatwo śledzić tą akcję, to i gdzieś tam w niej nie zaginiecie. Jeśli chodzi o czytanie, no to mamy tutaj pewnie dwie takie podstawowe możliwości. Możemy wykorzystać materiały, które znajdziemy na stronie Radia Z, krótkie biogramy bohaterów, opisy odcinków, jakieś tam informacje o serialu. Możemy też sięgnąć po biogramy aktorów i tak dalej, i tak dalej. Ale ja myślałabym, że lepiej audycję, serial, słuchowisko, niech to usłyszą, wykorzystać jako pretekst do namówienia uczniów, studentów do przeczytania kryminału, czyli to, o czym mówiłam na początku. Lepiej chyba byłoby sięgnąć wspólnie po fragmenty książek Wojciecha Chmielarza czy Jakuba Ćwieka. No i tutaj właśnie znowu ten haczyk kryminału. Jeśli już zaczniemy wspólnie czytać, no to... Przy dobrym rozegraniu tego, uczniowie-studenci, teraz mówię o takiej sytuacji lekcyjnej, uczniowie-studenci sięgną po dalszą część, bo po prostu będą chcieli wiedzieć, co się dalej stało i kto zabił. Więc mówię, tu kryminał jest naprawdę takim gatunkiem e, bardzo dobrym pod tym względem, no bo wciąga, po prostu wciąga i, i, chcemy, i chcemy znać dalsze losy historii czy dalsze losy bohaterów. No więc tutaj właśnie wystarczyłoby nawet sięgnąć po fragment e, którejś z książek,

I liczyć na to, czy zachęcić studentów uczniów do tego, żeby przeczytali sami dalej. Jeśli chodzi o gramatykę, no to oczywiście trzeba by się tu posłużyć kartami pracy i przygotować ćwiczenia do kolejnych odcinków. Nie będę tutaj proponowała żadnego konkretnego zagadnienia gramatycznego, bo odcinków jest wystarczająco dużo i są wystarczająco pięknie napisane, żeby przećwiczyć na nich wszystkie możliwe zagadnienia gramatyczne na różnych poziomach zaawansowania. Natomiast jeśli chodzi o leksykę, no to te. Już właściwie pewnie nie muszę Wam mówić, co dla mnie byłoby takim najistotniejszym zakresem leksykalnym, który możemy znaleźć w słuchowisku, niech to usłyszą. Z całą pewnością byłaby to leksyka dotycząca zbrodni, po prostu, tak? Dużo się tutaj mówi o śledztwie, o tropach, o dowodach i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj na, pewno, tutaj na pewno ta leksyka byłaby taką dla mnie taką podstawową. Druga grupa słownictwa to byłoby słownictwo związane z radiem, po prostu, i z tym w jaki sposób radio działa, funkcjonuje i tak dalej tak dalej trzecia grupa słownictwa to na pewno byłoby słownictwo służące do opisywania osób i ich emocji, bo te emocje są tutaj bardzo ważne, prawda? To nie chodzi o opowiadanie, jak człowiek wygląda, tylko jakie robi miny, jak się zachowuje itd. dalej. No i to właśnie dzięki słuchowisku, jak już powiedzieliśmy, możemy bardzo dobrze przećwiczyć. No i to takie podstawy, ale na pewno właśnie wypatrzycie, czy wysłuchacie, w zasadzie wysłyszycie jeszcze wiele takich właśnie grup. Pleksykalnych, które można by wykorzystać, które można by poćwiczyć dzięki używaniu tego właśnie słuchowiska. Nie wiem, słuchajcie, czy przekonałam Was do posłuchania, niech to usłyszą. Mam nadzieję, że y, słuchali mnie i lektorzy, którzy zechcą wykorzystać je na zajęciach, ale też sami posłuchać. Mam nadzieję, że słuchali mnie też uczniowie czy studenci języka polskiego jako obcego, drugiego, dziedziczonego i że Wy też zechcecie posłuchać tego słuchowiska, naprawdę wierzcie mi, będzie Wam się podobało. Jestem o tym przekonana, bo to jest bardzo wciągający serial kryminalny. Znajdziecie go na stronie Radia Z, więc Wasze poszukiwania nie będą specjalnie długie, bardzo łatwo jest je znaleźć, jest podzielony właśnie. Na krótkie odcinki, więc nie trzeba poświęcać dużo czasu żeby tych kolejnych odcinków słuchać, możecie ich słuchać w autobusie, na uczelni, czy w drodze do domu, czy przygotowaniu obiadu. Tutaj bardzo różne możliwości są. Ja jak powiedziałam, radia słucham przede wszystkim w samochodzie, no więc słuchowiska radiowego też słucham przede wszystkim w samochodzie. Natomiast no właśnie, ja dzisiaj zaprezentowałam wam, mam nadzieję, pozytywne aspekty tego właśnie słuchowiska. Niemniej jednak w ogóle słuchowisko radiowe jest bardzo, bardzo fajnym materiałem na zajęcia z języka obcego, czy języka polskiego jako obcego w naszym przypadku. Bardzo Wam serdecznie ten gatunek polecam. Nie bez powodu w języku polskim słuchowisko radiowe nazywa się teatrem wyobraźni. Wierzcie mi, że wasza wyobraźnia zacznie fantastycznie pracować, jeśli sięgniecie po taką formę literacką, bo to forma literacka przecież tylko taka, która wykorzystuje głos, dźwięki, muzykę i różne właśnie efekty, ale efekty dźwiękowe, niewizualne, to znaczy nasz umysł, nasza wyobraźnia zaczyna pracować inaczej, prawda? Bo nie skupiamy się na obrazie, tylko Rysujemy sobie w głowie te, 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 te rzeczy, o których słyszymy, te rzeczy, o których nam się opowiada. No zresztą, że słuchowisko radiowe potrafi być bardzo przekonujące. Większość z nas pewnie zna tę historię, kiedy to w 1938 roku nadano. Na antenie radia słuchowisko radiowe, Wojna Światów. No i jak pewnie pamiętacie, większość słuchaczy uznała to za tak zwany faktoid, czyli za prawdę, czyli wydawało im się, że Marsjanie rzeczywiście zaatakowali Ziemię. Dzisiaj dużo pisze się o tym, że to trochę taka legenda miejska, że słuchaczy było tak naprawdę tak niewielu, że to nie spowodowało to żadnej tam nie wiem, masowej paniki. No ale generalnie legenda jest, no i ona jakby dobrze, Obrazuje to, czym jest słuchowisko. Słuchowisko jest teatrem wyobraźni, słuchowisko ma wpływać na naszą wyobraźnię, ma wpływać też w naszym przypadku na lepsze operowanie językiem polskim, na lepsze operowanie myślami, na lepsze operowanie słowami, na ciekawsze budowanie myśli, na takie budowanie myśli, żeby słuchacz chciał nas słuchać i żeby chciał z nami dalej rozmawiać. Trzymajcie się i do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku.